opowiedz nam historię. Opowiem wam historię o Gierku Budowniczym i Zamachu Wybuchowym w Perelu. W Polsce, zwanej Perelem, co jakiś czas zmieniali się szefowie, którzy rządzili w kraju w sposób komunistyczny. Najpierw był taki dość straszny komunista, który nazywał się Bierut i chyba bardzo uwielbiał szefa Sowietów, Stalina, który był sto, a nawet może tysiąc razy straszniejszy od Bieruta. Gdy obaj umarli, szefem Perelu Został Gomułka, który miał być lepszy od swojego poprzednika i on chyba naprawdę wierzył w komunizm, lubił proste życie, ale nie rządził wcale dobrze. I zresztą jak tu rządzić dobrze, jak nad głową siedzą Sowieci? Po tym, jak komuniści kazali zabijać robotników w grudniu 70, Gomułka przestał być ukochanym wodzem i jego kumple komuniści zwalili winę za to, co się wydarzyło okropnego w stoczni na niego i Zrzucili go z tak zwanej władzy ludowej. Przyszedł nowy szef i tak jak kiedyś Gomułka, teraz ten nowy miał być ten lepszy, kochańszy. Nazywał się Edward Gierek. I jak tylko został szefem, zapytał na takim dużym spotkaniu Polaków, czy pomogą władzy ludowej, żeby w Polsce było lepiej. Zapytał: No to co, pomożecie? I potem komuniści opowiadali, że wszyscy gromko odpowiedzieli: Pomożemy! Ale to znów była propaganda. Opowiadałam, co to propaganda w moim filmiku o Radiu Wolna Europa. Pamiętacie, że ciężko było w PRL-u z czekoladą, prawda? Może i da się żyć bez czekolady, no nie jestem pewna, ale bez mieszkania jest ciężko. A ludzie w PRL-u często gnieździli się w jednym pokoju całą rodziną. Niestety nie wszyscy. Ci najważniejsi komuniści mieli w tej sprawie dużo lepiej i dostawali duże mieszkania. Większość jednak walczy o, tak zwany przydział na nowe mieszkanie, stojąc w takich kolejkach na papierze czyli zapisywało się i czekało latami, jak wybudują nowy blok. I przez to ludzie w Perelu byli bardziej niezadowoleni niż przez brak czekolady. A komuniści po wydarzeniach z Gdyni, Gdańska i Szczecina bali się niezadowolenia, i nowy wódz Gierek, zamiast mówić o zupie szczawiowej, jak Gomułka, postanowił ludziom polepszyć życie. Zaczął więc od budowania mieszkań. A że PRL nadal był biednym krajem, to trzeba było coś wykombinować, żeby zdobyć dla państwa więcej pieniędzy na to budowanie. Podwyższanie cen, jak zobaczyli komuniści, powoduje tylko zamieszanie i protesty, które się źle kończą. Gierek postanowił pożyczyć pieniądze od innych państw. To było zupełnie nie do pomyślenia dla Gomułki, który był oszczędny i w swoim domu prywatnym gdzie jadł zupę szczawiową i w swoim domu, państwie, w którym chciał, żeby też wszyscy jedli tę zupę. Taki jakby wujek Sknerus z Kaczora Donalda. Tylko, że Gomułka nie miał tyle pieniędzy co wujek Sknerus, a nie chciał pożyczać pieniędzy, bo przecież pożyczkę trzeba kiedyś zwrócić. A jak na razie komunizm nie powodował, że państwo było coraz bogatsze, ale coraz biedniejsze. Gomułka trzymał się zasady: wydawaj zawsze tylko te pieniądze, które są twoje. A Gierek zupełnie odwrotnie. Chciał budować, że nie miał pieniędzy, to pożyczył. Można powiedzieć, że był z innej bajki, tej o bobie budowniczym. Nie przejmował się na razie, co będzie potem. Wierzył, że będzie dobrze i tak jak bob budowniczy, pytał: Damy radę! To gierek to swoje, pomożecie? Zaczęto więc na potęgę budować domy, a konkretnie bloki do mieszkania, bardzo dużo, często wysokie, żeby jak najwięcej rodzin mogło w nich zamieszkać. I te bloki często były takie byle jakie, budowane z tanich materiałów, na szybko i niezaładne. Ale ludzie byli zachwyceni, jak dostawali klucze do nowego mieszkania, pachnącego świeżą farbą, gdzie była łazienka z ciepłą wodą, które się włączało, nie trzeba było palić w piecu samemu, żeby nagrzać w domu. To naprawdę był luksus dla wielu ludzi wtedy, możecie uwierzyć? Ale te luksusy w blokach gierka bywały pełne usterek, przez to, że tak szybko i tanio ci bobowie od gierka budowali. Powstał nawet taki bardzo śmieszny serial o życiu w nowym bloku, gdzie czasem otwierało się drzwi do mieszkania, a tam była ściana. Ten serial nazywał się alterna 4. i jak się go teraz ogląda, to widać, jak wiele się w Polsce zmieniło. Poza budowaniem domów, Gierek Budowniczy zbudował też drogę, taką prawie autostradę, pierwszą w Polsce. Łączy Warszawę z Katowicami i nazywana jest Katowicka albo Gierkówka. Gierek ją kazał zbudować, ponieważ bardzo lubił Katowice, bo tam było dużo górników, a on jak był młody, był górnikiem. Gierek Budowniczy kazał też zbudować Dworzec centralny w Warszawie. To było wtedy coś niesamowitego. Ruchome schody, marmurowe ławki, ogromne perony. Teraz ten dworzec na tle innych dworców w Polsce, poza tym, że jest duży, wydaje się zwyczajny. Niektórzy nawet uważają, że brzydki, ale wtedy, w szarym, biednym komunizmie, to był szczyt nowoczesności. Dworzec był wtedy piękny, lśniący nowością, powód do dumy dla Polaków. Ale pamiętajmy, zbudowany też za pożyczone pieniądze. Gierek szastał tymi pieniędzmi, jak to się mówi, na lewo i prawo. W sklepach pojawiły się banany. Wyobraźcie sobie, że banan to było coś luksusowego w PRL-u. Dzieci na podwórku powtarzały taką rymowankę: Chcesz cukierka? Idź do Gierka. Gierek ma, to ci da. Gierek, mimo że tak chciał, żeby Polska się rozwijała, to nadal był wielkim przyjacielem Sowietów. Chyba nawet większym niż Gomułka, nie mógł i nie chciał zrobić nic przeciwko nim. Dlatego nie mógł dać wolności Polsce, bo Sowieci wtedy by się na to nie zgodzili. Poza tym, całe to pożyczanie pieniędzy od innych krajów na budowanie i na banany powodowało, że tylko na chwilę polepszyło się w Polsce. Komunistyczne planowanie i wygłupy z propagandą nadal trwały i powodowały, że nie przybywało pieniędzy Polakom. I choć mogli popatrzeć na cuda niewidy w peweksie, to nie mogli ich mieć tyle, ile by chcieli. Dlatego zaczęli się znów buntować. Zaczęli zakładać podziemne organizacje, trochę tak jak za II wojny. Tylko teraz musieli Polacy ukrywać się przed Polakami. To działanie przeciwko komunistom nie nazywało się już Polska Podziemna, jak za II wojny, ale opozycja. Mówiło się, że ktoś jest w opozycji, czyli przeciwko władzy. I czasem ta opozycja tak wychodziła bardziej z ukrycia i sprawdzała, na ile może sobie pozwolić z tą władzą, i na przykład coś robiła głośniej. Opozycjoniści pisali listy do władzy, albo wychodzili na ulicę i próbowali krzyczeć, żeby coś się zmieniło, albo rozdawali ludziom ulotki o tym, żeby przywrócić w Polsce wolność. Wtedy zazwyczaj komuniści szybko uciszali opozycję zamykaniem jej w więzieniu. Opozycja wychodziła z więzienia i od nowa taka walka kotka z myszką trwała. Byli tacy dwaj bracia, którzy nieco inaczej podeszli do sprawy działania w opozycji. Można powiedzieć bardziej wybuchowo. Nazywali się Kowalczykowie i wyobraźcie sobie, że podłożyli bombę w pewnej dużej sali w Opolu, gdzie następnego. Dnia mieli się zebrać milicjanci, tak się kiedyś nazywali policjanci, i dostać nagrody. To byli milicjanci, którzy brali też udział w strzelaniu do robotników w grudniu 70. Bracia Kowalczykowie tym podłożeniem bomby chcieli pokazać, że nie zgadzają się na takie działanie komunistów, jak bicie ludzi, a nawet strzelanie do nich. To było zaraz po tym, jak Gierek Budowniczy zaczął rządzić i jeszcze nie zdążył zacząć budować. A tu ktoś mu coś Boże. Bomba wybuchła w nocy, zanim jeszcze przyszli milicjanci, bo bracia kowalczykowie nie chcieli, żeby ktoś został zabity lub ranny, nikomu nic się nie stało. Za to sala zupełnie nie nadawała się już do niczego i o to chodziło. Oczywiście władza bardzo się zdenerwowała i zaczęła szukać tego, kto podłożył bombę. Nazwali to śledztwo mrowisko, i jak mrówki wszyscy śledczy się uwijali w tym mrowisku, żeby znaleźć. Co podłożyli bombę w ich komunizm. I niestety udało im się dzięki drucikowi i agentce Kasi, bowiem jeden z braci, który podłożył bombę, zostawił drucik, który należał do niego. I ten nieszczęsny drucik, która z mrówek znalazła w gruzach po wybuchu. I jeszcze komuniści wynajęli sobie agentkę Kasię, która udawała, że jest przyjaciółką jednego z braci, i udało jej się dowiedzieć to i owo i potem przekazać to mrówkom. Bracia poszli do więzienia. I sąd okazał się bardzo surowy, bo skazał jednego z braci na karę śmierci, a drugiego tego, co Podłożył bomby, ale pomógł ją zbudować na długie więzienie. Te surowe wyroki sądu zdenerwowały ludzi, którzy byli w opozycji, i opozycja zaczęła protestować na ulicach. Tym razem mieli transparent, wypuścić kowalczyków. I na szczęście władza się posłuchała trochę opozycji, zmieniła karę śmierci na karę więzienia, i w końcu wypuściła braci kowalczyków, i wyszli z tego szczęśliwie. Taka to była historia bombała historia!